Gwarancja finansowania programów społecznych, większe wydatki na obronność i służbę zdrowia, a także podwyżki dla budżetówki. Tak w dużym skrócie przedstawia się projekt budżetu państwa na przyszły rok. Dokument przyjęła dziś Rada Ministrów. W trudnych czasach jest to bezpieczny budżet dla Polski, mówił premier Mateusz Morawiecki. Budżet zbudowany jest na trzech filarach. Pierwszy to bezpieczeństwo militarne obejmujące ochronę granic i wydatki na armię. Łącznie z Funduszem Obrony Narodowej jest to ponad 155 miliardów złotych. Drugi filar to zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego obywatelom w postaci utrzymania programów społecznych i osłonowych. Trzeci obszar to ochrona zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia rosną z około 77 miliardów w czasach Platformy Obywatelskiej i to w ostatnim roku Platformy do 190 miliardów złotych. W przyszłorocznym budżecie są zagwarantowane środki na podwyżki dla budżetówki. Pensje mają wzrosnąć o ponad 12%. Panie minister finansów, dyskutuję jeszcze z ministrem obrony narodowej i z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, od którego momentu będzie ta podwyżka w mundurówkach. Jesteśmy przygotowani praktycznie od pierwszego kwartału któregokolwiek z miesiąca. W całej pozostałej budżetówce będzie to oczywiście od początku roku. Deklarowana podwyżka ma być wyższa od poziomu inflacji, która według rządu ma spaść w przyszłym roku do 6,6%. Jeżeli obecny stan inflacji jest około tam 11%, to by się wydawało, że to jest powyżej inflacji. Natomiast w perspektywie dłuższego przebiegu czasu okazuje się, że to jest uśredniona, a nawet poniżej inflacji. Podwyżka jest skutkiem obecnej inflacji, a ceny zostaną już utrzymane, prawda? Bo raczej na deflację się raczej chyba nie zapowiada. Przyznaje ekonomista dr Mariusz Sokołek. Deficyt budżetowy został zaplanowany na około 4,5% PKB. Dochody budżetowe w przyszłym roku mają wzrosnąć w porównaniu z obecnym rokiem o 89 miliardów złotych i wyniosą 683 miliardy złotych. To przede wszystkim zasługa uszczelnienia systemu podatkowego. Rząd Zjednoczonej Prawicy wypowiedział bowiem wojnę mafiom VAT-owskim. Ta wojna to z jednej strony jest walka, uszczelnianie systemu podatkowego, ale to jest dbałość o uczciwą konkurencję, o równe warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Według prognoz czeka nas także wzrost PKB. Dynamika wzrostu zacznie się poprawiać i w 2024 roku przyspieszy do 3%. Według prognoz Komisji Europejskiej Polska znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w 2024 roku w całej Unii Europejskiej.